Witajcie! Będzie malowanie skrzynek. Tych. Ale nie na brązowo. Tu gdzieś miałem mieszadło. Takie trochę paskudne to jest, brudne. A to trzeba czyste, bo i farma nowa. Jakieś mieszadło trzeba by znaleźć. Mieszadło. Może wezmę jeszcze jeden ten pręt gwintowany. One się w sumie nie psują. A jak będzie przyjdzie do skręcania czegokolwiek, to zawsze mogę skręcić. A coś się zmienia kolor powoli. No. Też kupiłem tą farbę rok temu. Nie pamiętam, co chciałem malować. O! I zaraz będziemy mieli właściwy kolor do malowania. Taki szary połysk czy coś. Dzisiaj trochę słońce poświeci, mam nadzieję. A jak nie, to niech sobie wysycha przez tam 2-3 dni, tydzień. Nie wiem, ile potrzebuje. Niech schnie. I farba właściwie rozmieszana. Można się zabierać do malowania. No, będę malował tą skrzynkę specjalnie opracowaną przeze mnie techniką. To autorski projekt. I w ogóle pomysł. Chyba to opatentuję. Zobaczcie. Widzicie? Najpierw poziomo. O. A tutaj pionowo teraz. I to będzie pomalowane podwójnie, bo jedna warstwa to nigdy nie chcę dokładnie pokryć. Nie wiem, jak jest malowanie pistoletem. Czy to też dwa razy się maluje, czy raz? I już jedna ścianka zrobiona. Widzieliście? Błyskawicznie po prostu to idzie. No ale tak, pomaluję te skrzynki i będę chciał zawieść, znaczy pojechać po drugą przyczepę drzewa, tak jak ostatnio. I jeszcze parę rzeczy będę musiał zawieść. Też stąd wezmę betoniarkę, tą dużą. Myślałem o tym, żeby ją sprzedać i kupić mniejszą. Ale powiem wam, nie mam czasu nawet ogłoszenia wystawić. Bo pewnie ktoś, jak ma jakiś zakład budowlany czy coś, to mu taka betoniara jak pasuje idealnie. No i ja niestety nie mam takich potrzeb, żeby takiego... Tam jest 250 litrów betonu się mieści, no to już słuchajcie, to jest ćwierć kubika. To jest duża betoniara. To można z nią naprawdę już dużo rzeczy zrobić. Jak ktoś się profesjonalnie zajmuje takimi rzeczami, przepraszam, no to miałby wtedy elegancko maszynę porządną. No mi to nie potrzeba takiego czegoś. Taka 150 to by mi wystarczyła w zupełności. To już i tak, no setka taka trochę mała, ale 150 to byłaby dla mnie idealna. Bo tak myślałem, żeby ją po prostu taką kupić. A jak nie ma na razie czasu, to trudno. Poradzę sobie z tą 250 i tyle. Farba, a propos farby. Farba zwykła, po prostu taka ze sklepu. Nie będę reklamował, bo dlaczego, no. Ale powiem wam, najprostsza, zwykła farba, nic specjalnego. Po prostu pomalować to i spokój święty. No i jest. Widzicie? I zaraz będzie piękna, elegancka skrzynka. Tutaj do tej 60. No, widzieliście ostatnio zdjęcie właśnie tych dwóch 60. Jak wyglądają razem. Co, słuchajcie, jeszcze był tak. Wczoraj był Robert na chwilę. Byłam zaraz jeszcze na chwilkę. I popatrzcie. Myśmy nie popatrzyli, ale to jest niżej ta śrubka tutaj. Andrzej mnie wkręcił.
A ja się dałem. Teraz trzeba tylko to ustawić. O. I to już, aha, bo teraz jest na luzie. Tak, teraz jest na luzie, to jeszcze. Jeszcze to weźmiemy, żeby to było o tak. O, i jest do końca. Teraz tutaj wkręcę tą śrubę, ósemkę, a to nie z tej strony, to tu. Bo tu miała być ósemka, a była ta szóstka. Ja to jakoś tam skręcę, zobaczymy potem, nie chodzi o to. No i słuchajcie, bo tu nie dochodzi, tu jest to ocieranie. No i też, no takie rzeczy trzeba wiedzieć. Tutaj, jeżeli podniosę, bo mam tu widzicie jeszcze kawałek gwintu, więc mogę o ten centymetr podnieść tą, ten zbiornik, on mi wtedy tam dojdzie, a jak dojdzie zbiornik, to i odsunie się to i po robocie. No kurczę, blade, jakie to proste rzeczy, nic, żadnego obcinania, spawania, nic. Tym się też zajmę. Ale dzisiaj trochę taka robota ważniejsza i poważniejsza, bo tak mówię, no trzeba będzie być może tą maszynę, ale może najpierw ją skończę tą. Betoniara jedzie na przyczepę. Tutaj ta brona od Roberta też jedzie na przyczepie. Jeszcze parę gratów tutaj po prostu powrzucam na przyczepę. Zobaczymy, co tam wywiozę. No tur jeszcze, wiadomo, za tura się będzie, trochę z turem będzie zabawy, bo on jest tutaj trochę zaniedbany. Ale zrobię. Robię dla siebie, mam czas. No, fajnie, że przodek zrobiony elegancko, nic się nie chyba tutaj, żadnych stuków, luzów, takich cudów, dziwolągów. Także nie ma, to jest fajnie. Chłodnica. Chłodnicę zalałem wczoraj już płynem. Jest płyn, także o, tu jeszcze napisałem, stary napis, wcześniej miałem to zrobić, ale muszę to pamiętać, że tu jest płyn i to jest temat bardzo ważny. Kolanko odwrócę, na razie zostawiam tą sprężarkę, nie będę się nią interesował. Jeszcze a propos sprężarki, jeżeli macie tą rurkę łączącą z filtrem powietrza, znaczy z tą rurą od powietrza, tutaj macie tą rurkę, potrzebuję. Będę potrzebował jeszcze tą rurkę tutaj, co idzie od olejacz i tą rurkę, co idzie od sprężarki do od olejacza. To też potrzebuję. Jest takich parę pierdółek, takich różnych drobiazgów. To też chętnie. To piszcie w komentarzach. Co? Tutaj widzę, że się poci przy tym. No to będę musiał zmienić tą uszczelkę. Może jedną i drugą zobaczymy. Jakieś takie drobiazgi i duperelki. To się porobi. No i koła wczoraj próbowałem odkręcić, to już idą, mam specjalny klucz. O, tutaj ten, taki klamot, do tego uchwyt odpowiedni i koła idą. Także to też na pewno zrobię, ale dokończmy puszkę. Niech ona sobie już schnie, tu ją w środku też trzeba pomazać, żeby to już było wszystko przygotowane. Szkoda czasu marnować, dzień idzie za dniem. Co tak by siedzieć w domu, nic, bez sensu. No a jeszcze tym bardziej, że wychodzi na to, że niedługo będę jechał do roboty. No i nie wiem, macie jakiś pomysł, co ja tam mógłbym nagrywać? O czym? No bo wezmę ze sobą kamerę, na pewno coś będę chciał tam robić, ale zauważyłem, że te filmy, które ja robię za granicą, no to nie podobają wam się tak bardzo, bo zresztą wcale się nie dziwię, bo to kanał rolniczy, no ale niestety tam mam takie możliwości i tak nagrywam. No czasami mi się trafi, na przykład gdzieś tam przejeżdżam i widzę fajny traktor, powiedzmy, no to wtedy się zatrzymam, pogadam z Niemcem, Austriakiem czy Szwajcarem, czy mogę nagrywać, i przeważnie się zgadzają, więc jest fajnie. Ale to mówię, to wszystko jest że nie ma tak po prostu zawsze, to. Więc to trzeba też po prostu sobie wymyślić jakiś pomysł na nagrywanie filmów za granicą. A chciałbym to robić, bo ja to lubię po prostu, no. Wy jesteście też fajni, oglądacie, piszecie, komentujecie, kilka osób się bardzo w to angażuje, też że piszą komentarze, ja te komentarze wszystkie czytam, lubię to. A nie jest tak, że powiedzmy nieważne, nie mam czasu odpisać. Nie. Na razie jest jeszcze tyle komentarzy, że mogę odpisywać, bardzo chętnie to robię.
Ale w każdym razie obiecałem wam, też mówiłem, że szykuje się nowy projekt. Projekt, który będzie związany właściwie głównie z tym, co będę w życiu robił i w jaki sposób to będę robił. Na razie wam jeszcze nie zdradzę szczegółów, ale coś takiego będzie. No i kto wie, bo ogólnie no to będzie, to jest coś, co może bardzo, bardzo zmienić kanał, ale jestem pewny, że bardzo pozytywnie by go zmienił. Bardzo pozytywnie, bo wiem, co lubicie. Ja też zresztą lubię nagrywać te filmy. I wiem, że to po prostu by... No kanał by naprawdę zmienił zupełnie swój charakter. Może nie tyle, że charakter właśnie by zmienił, a zmieniłby jakość. Jakość by zmienił na znacznie, znacznie lepszą. Ale to wam więcej na razie nie powiem. Po prostu zobaczycie, bo nagram specjalny film na ten temat. I będziecie się mogli dokładnie z tym zapoznać. Wyrazić swoją opinię, oczywiście. I albo zaakceptować, albo na przykład jak się komuś nie podoba, przecież to wiadomo, że są różne gusta i nie ma się co tutaj jakoś specjalnie zastanawiać. No. Jednemu się podoba to, drugiemu tamto, ale ogólnie dużo by to zmieniło, moim zdaniem na lepsze, bo wtedy będzie naprawdę akcja z filmami taka, że głowa mała. Byście po prostu nie poznali kanału. Bo tam z kolei na polu, powiedzmy, to wam tyle mogę powiedzieć, że tam byłoby to wszystko robione i tam chcę zbudować gospodarstwo od podstaw. Tyle wam powiedziałem. Ale reszta to później w swoim czasie. O! I tu już jest maźnięte elegancko. I ta puszka przygotowana wstępnie. Oczywiście od spodu jeszcze trzeba i tu, i tam, ale to jak się odwróci. A jeszcze zobaczmy tą. Może tą też bym dał radę pomalować, co? Ona już jest sucha, widzę. Dobra, jedziemy. Szkoda czasu. Szkoda, że teraz filmów na razie, znaczy teraz, jak już to wszystko będziecie oglądali, no to wiecie, że miałem przerwę i komputer był w naprawie i nie mogłem puszczać filmów. Ale rozmawiałem z jednym z widzów, bo u niego właśnie jest ten komputer. Zobaczymy, czy będę mógł powiedzieć, kto to zrobił. Na razie nic nie mówię. Ale dzisiaj myślę, że jak dobrze pójdzie, to przyślę mi tego kompa. O. Nie zaznaczyłem sobie, słuchajcie, prawa, lewa skrzynka, no i... Ale myślę, że to nie będzie tragedii jakoś specjalnie. Że sobie z tym poradzę. No i zaraz będę w każdym razie szedł do kolegi. Jeszcze nie chcę, bo wcześnie, ale pójdę z tym turem dyskutować. Zobaczymy, czy się zgodzi. Nas nigdy nie odmawia, także może akurat fajnie by było. No, ale tak jeszcze powiem wam tylko a propos budowania gospodarstwa tam, na polu. To tam chcę wszystko już zrobić.
tak, żeby było łącznie i z jakimś tam, nie wiem, szopą, halą, garażem, na maszyny, na traktory, na sprzęt, tak żeby to było wszystko elegancko, na gotowo. Tam będę chciał wybudować taki niewielki domek, żeby miał gdzie, że tak powiem, spać i mieszkać. I zaraz puszka tu będzie w środku elegancko zrobiona. Już sobie schnie. Akurat jak będą zrobione te zwolnice, to puszka będzie gotowa do montażu. No i właśnie tam też bym zrobił sobie taki warsztat, słuchajcie, żeby można było ten kompresor normalnie wyciągnąć do malowania, jak trzeba będzie. Co tam jeszcze? No taki warsztat po prostu, gdzie tutaj widzicie, w szopie nie ma miejsca na nic, bo traktory na głowie stoją. Bo nie ma miejsca ani na stół, ani nic, po prostu tam trzeba będzie i podłogę wybetonować. No wszystko tak sobie tam podłubię. Filmów wtedy będzie też oczywiście więcej, bo też będę co innego miał na głowie. Co wam jeszcze mogę powiedzieć o planach tam? Sady oczywiście, ekologiczna żywność, to wiecie. Ekologiczne owoce, ekologiczne warzywa. Certyfikatem. Myślę, że jeszcze w tym miesiącu tamte papiery już będę miał skompletowane i wysyłam wniosek. A jak już wyślę wniosek, no to już wiecie, że to jest temat praktycznie, można powiedzieć, do podpisania, prawie że zamknięty. Ogólnie jestem dobrej myśli. Myślę, że to wszystko po prostu pójdzie tak jak trzeba. Tutaj widzicie, ta puszka trochę jest przerdzewiała w tym miejscu, gdzie było mocowanie i tutaj, ale środek jest dosyć mocny, bo jak ją prostowałem, ona była, widzieliście, pogięta po prostu masakrycznie, to po prostu wiedziałem, jak to tłukłem, że to takie łatwe to nie jest do prostowania. A z kolei tamte nowe, to jakbym z taką siłą raz przydzwonił w puszkę, to pewnie bym ją, nie wiem, dziurę w niej zrobił w tamtych nowych. I dlatego to odpuściłem, bo liche to takie dziadostwo. Jeszcze potem mówię, kurczę, dawaj, będzie przerabianie otworów, nie? Bo nic nie pasuje. O! I jeszcze ta strona. No a jutro to odwrócę i wymaluję ten spód. I będzie elegancko. Ameryka. Jedno mam problem tylko z tą podpórką jedną. Tutaj nie wiem, czy dam radę ją sam wyprostować, ale obawiam się, że jednak nie, bo ktoś będzie musiał trzymać po prostu tą podpórkę do tych akumulatorów. No bo tam już jest taka jazda, że ona mocno dostała gdzieś tam, nie wiem, o co się oparł, ale mocno dostała i nie dość, że jest przegięta, to jeszcze skręcona. I to już, no, jest problem. Dobra. Elegancko zrobione puszeczki, niech sobie schną. O, schną. O, a tu zobaczcie właśnie tą belkę, widzicie? Tam trochę podklepałem końcówkę i tu zaczęła się jazda. Nie dość, że tu skrzywiona, to jeszcze skręcona. I to, mówię, już sam to nie widzę, żebym to zrobił. Także będzie potrzebna pomoc chłopaków, o którą nie omieszkam się zgłosić. Pędzel trzeba zawsze wyczyścić, bo w sumie co tam, pędzel kosztuje dzisiaj złotówkę, złoty 50, ale jedź po niego, jak nie masz pędzla, no to wtedy już przerąbane, nie? To
Ten z kolegą dzisiaj tak rano rozmawiałem, też mówi. Robi, ciągnik robi i nagle, słuchajcie, o-ringa brakuje. I teraz jedź do sklepu. On nie wiem, czy ma tyle samo co ja, bo ja mam z 15 km do sklepu. Teraz jedź po o-ring za 30 groszy. I to jest najbardziej denerwujące w takich rzeczach, więc teraz też mam tutaj w tej chwili trzy pędzle, które używam. Tutaj ten do mini, ten dzisiaj malowałem, wcześniej malowałem żółtą, ten dzisiaj malowałem tą szarą. I tu mam jeszcze o nowy, wisi, ale muszę kupić jeszcze sobie tak z 5 pędzelków, niech one wiszą. Niech się przyda za rok albo za 5, ale żebym miał, a nie musiał po prostu po niego jeździć. Tu widzicie, jeszcze walczę, tu jeszcze walczę, słuchajcie, z tym, jak on się nazywa, no tą śrubą rzymską do ramion, do Ursusa 325, bo to jest dosyć trudny temat do kupienia. Tu dół mi się udało poluzować, ładnie się kręci, to jest ok, natomiast jeszcze tu z górą substancją popsikałem i no, moczy się w tej chwili trzeci dzień, no i nie chcę się nadal ruszyć, ale jeszcze przy Was zobaczę, może coś tu się zmieniło, żeby to ruszyć w którąś stronę. Nie. Nie da rady, a to się kręci, kurczę. O. Nie. Nie da rady jeszcze. Musi po prostu ten, a jak nie puści w razie czego, no to wezmę palnik, podgrzeję to i wtedy na pewno pójdzie. To już sprawdziłem, że palnik to jest najlepszy odkręcacz, najlepszy klucz. Dobra, puszki zrobione, pomalowane, można iść do sąsiada podyskutować o tym, o turze. A jeszcze Wam jedną rzecz pokażę, bo widzieliście tą maskę już parę razy. Ale tu się zachował oryginalny fabryczny napis Ursus 28 i z tego będę 8 i z tego będę chciał zrobić szablon. Taki napis się przyda, bo to widzicie, jest oryginalny kolor. Tutaj w tym miejscu jest czymś pomalowane, jakąś farbą, ale może mi się uda to zedrzeć i do tego napisu też dotrę. Zobaczymy, bo to jest oryginalna zieleń Ursusa 28, także też fajnie po prostu, bo będzie można dobrać w razie czego kolor, bo jak będzie trzeba, słuchajcie, to ja wezmę tą maskę po prostu i do lakierni i niech oni mi dobiorą do tego idealny kolor, jak przyjdzie to do czego z Ursusem 28, bo mam takiego w planach, no. Ale zobaczymy, maska jest fajna po długości, zdrowa, mocna blacha, tylko tu dołem jest przycięta, ale mam reparaturkę, będzie dobrze. Też się przy okazji trochę może nauczę blacharki. Nie, no takie jest, słuchajcie, życie na wsi. Człowiek musi być wszystkim, to jest najlepszy zawód świata. Rolnik po prostu ma wszystkie zawody świata, jest weterynarzem, nie wiem, mechanikiem, rolnikiem, ogrodnikiem, wszystkim po prostu jest. Dobra, to na tyle, jedziemy załatwiać sprawy.